Chciałyśmy zagrać mocną obroną i szybką kontrą. Na początku się to nie udawało, trochę robiłyśmy błędów w obronie, nie obchodziłyśmy koła. Cieszę się, że koniec końców wygrałyśmy ten mecz i gdzieś tam w końcówce już mogłyśmy trochę spokojniej grać. Nie wiedziałyśmy tak naprawdę o nich nic. Zaskoczyły nas obroną troszeczkę. Spodziewałyśmy się, że mogą wyjść do nas wyżej. No ale nie jesteśmy przyzwyczajone do tego, żeby grać właśnie taką podwyższoną obroną, więc może tym nas zaskoczyły. No i jeszcze tym, że były dość szybkie ataku. Myślę, że jest bardzo fajna impreza, bardzo fajna atmosfera. No i się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Generalnie nie miałyśmy do tej pory do czynienia z zawodniczkami Chile. No na tyle, co widziałyśmy na treningach, to na pewno nie wyglądały na tak ruchliwe i naprawdę sprytne dziewczyny. Sami sobie trochę dzisiaj skipsiliśmy ten mecz, nie wykorzystując wielu sytuacji stuprocentowych, bo myślę, że wynik powinien być wyraźnie na naszą korzyść większy. Natomiast mam nadzieję, że to był nasz najsłabszy mecz w turnieju, bo zawsze się taki trafia. Mam nadzieję, że nasz pierwszy był najsłabszym, zakończony zwycięstwem. Jutro i pojutrze już cięższy przeciwnicy, więc mam nadzieję, że i koncentracja będzie dużo większa. Źle weszliśmy w mecz, zrobiliśmy dużo błędów w obronie, a dzisiaj sobie założyliśmy, że będziemy grać głównie obroną i kontrą. To nam nie wyszło, chcieliśmy jak najmniej pokazać następnym przeciwnikom ze swojej taktyki, nie odsłaniać się do końca. Tak jak mówię, mamy wygraną i to jest największy plus dzisiejszego spotkania. To już półka wzrasta, jeżeli chodzi o przeciwnika, ale mam też nadzieję, że tak jak mówiłam już wcześniej, koncentracja i podejście do meczu naszej ekipy też już będzie na wyższym poziomie.